Hej, witam was serdecznie, z tej strony Przemko z kanału Team Game. Zapraszam was na kolejny odcinek Pernbusa. Dzisiaj pojedziemy sobie Comfort klasem 516 w takim malowaniu zimowym. A mamy lato, ale reklamować się trzeba. Zalogujmy się. My dzisiaj pojedziemy do Leverkusen, jak się nie mylę. Tak, do Leverkusen. Z Mannheim, kurne, to przeczytać nie wiem. Dobra, mniejsza o większość. W każdym razie ja wsiadam do autokaru, nie będę długo przedłużał. Autobusy te dużo się nie różnią od siebie, więc nie ma co tutaj za bardzo pokazywać. Tylko po prostu ten jest troszkę mniejszy, ale też chciałem się nim przejechać. I teraz tak, tu przełączyć. Mam nadzieję, że kierownica nie działa. Działa. Tak, może włączmy zapłon. I w pierwszym momencie radio w ogóle ściszę całkiem, żebym znowu nie miał problemów. No niestety problemy są. Drzwi zamknę. No i czemu on nie zapala? No włącz wyświetlanie za luzy. Aha, dobra. To, czekajcie, ja sobie tutaj inaczej. Że jest widno, to ja sobie ręcznie będę włączał, bo inaczej. Tak, włączmy kibelki, kuchenkę. Tu dla hostesy, włączmy im prąd, włączmy Wi-Fi. Monitor kierowcy, tak, to jest tu. Monitor dla pasażerów. Tutaj nic więcej nie będziemy włączać, włączmy im klimatyzację, tylko może. Tak. Sobie nie będę włączał, bo jest to bez celu. Dalej, szósteczka. Tutaj chyba nic nie będę włączał. Na siódemeczce tu mamy dostosowanie kierownicy. Czyli tu nic. Światełka sobie włączymy. No, włącz się. Dobra, tutaj nic. Wszystko zostaje. Tu jest reset systemu, blokada to na razie, chociaż zablokuję, żeby mi tutaj nie. Ej, tu są nadmuchy powietrza, zobaczcie, kurde. Dobra, ale my tego nie będziemy ruszać. Wyświetlacz jest włączony. Dobra, to jedziemy w takim razie, bo nie ma co za długo stać. Tak, ręczny i odjazd. Działa mi to? Działa. Kierunkowskazy działają. Można jechać. 10 km, pseudo kilometrów w tej grze oczywiście do przejechania. Tutaj nic nie jedzie. Tutaj nic nie jedzie. Można sobie zwijać. Dobra, tutaj my i tak prosto będziemy przejeżdżać, ale przejedziemy sobie stąd, bo później będziemy skręcać w prawo. Nie ma się co bardzo śpieszyć, bo tu jak już wam mówiłem kilkakrotnie, działa to tak, że później, kurde, jest dużo za wcześnie dojeżdżamy. Bez sensu. Tutaj będziemy skręcać. Gdzieś mam przypisany przystankowy, ale nie pamiętam gdzie. Tutaj wszystko wiem.
10 minut na dojechanie, więc spokojnie dojedziemy sobie po tych dziurach. To może więcej jak 40 to nie ma sensu jechać takim składem, czy składem, takim wozem. O, ale lagło mnie tutaj. No niestety, to są jeszcze, jest sporo takich miejsc, gdzie potrafi jeszcze człowieka lagnąć. I hamulec postojowy, dodatkowy, fajna rzecz. Coś w rodzaju przystankowego. Szkoda, że do tej gry nie ma żadnej modyfikacji na autobusy, są tylko skiny, a nie bardzo mam chęć pobierać tych skinów. Zresztą muszę przepatrzeć sobie na tym workshopie, co tam ciekawego może się coś znajdzie, no. Także sobie to objeżdżę. No i teraz następnym DLC, który chcę kupić, to będzie ta Austria, Szwajcaria. Już tam widzę przystanek. Austria, Szwajcaria, a następnie chyba wszystkie na razie. Nic więcej tu nie będziemy kupować, bo chyba nawet nic więcej nie ma ciekawego. Ale kupić na pewno kupię, no. No niestety trochę drogie to jest, ale... Na pewno nie będę kupował tego DLC na radio, z tego względu, że tutaj radio nam jakieś tam podstawowe i tak gra, a ja na odcinkach i tak go nie mogę słuchać, bo mi później blokują filmy. Więc po prostu miałoby się to z celem. Czekajcie, tu muszę wjechać. I tam się zaparkować prosto, dobra. Ten klimatyzator jest strasznie głośno. No, zjedź. Dobra. Otworzyć drzwi. Tak, odblokujmy to w ogóle. Drzwi otworzyć. Otwórzmy bagażnik. Dobra, niech oni chowają, a my posprawdzajmy im bilety. Dzień dobry pani, bilet do kontroli. Ekspresowa odprawa. Pani jedzie ze mną, a pan? Dziękuję. A pan? Dobra. Żeby znowu mnie nie pokazało, że kogoś nie zabrałem. O, szkodzi, szkoda pani, że pani ze mną nie jedzie. No dobra. Pani jedzie? Pani jedzie. Też pani nie jedzie. Kurde, no. Chyba matka z córką. Babcia też jedzie? No babcia to pewnie pojedzie, ale powiem tak. Ale pani to chyba pojedzie, co? No, zapraszam do autobusu, do autokaru. No, tu jest jeszcze ktoś. Szkoda, że tu nie ma polskiej gadki. Co pani tak się tu rozgląda? Siada pani, pani nie gada, no bo pani nie pojedzie i tyle będzie. Ale mi się fajnie zrymowało. Dobra. Mamy jeszcze chwilę do odjazdu. Kurde, ładnie wygląda ten autokarek, no. Czekajcie, zrobimy sobie poteczkę na miniaturkę. Z tej czy z tej strony? Ojej, może taką poteczkę, co zrobimy sobie? Zobaczcie, kto ładnie wygląda. To będzie piękna poteczka na miniaturkę, dobra. Siadam. Tak, drzwi zamykamy, zablokujmy bagażniki. Może się przejdę się jeszcze. Zobaczę, czy oni pasy pozapinali. Pewnie, że nie siedzi, ale pasów nie zapnie, bo ja mandat dostanę. Ani w dobrym miejscu siedzi. Wszyscy są wszyscy. No, dobra. Tam z kibelka proszę korzystać z rozsądkiem. Dobra. Cofanie.
ręczny. Już chyba będę mógł stąd zwijać, co? Tak, już mogę tutaj zwijać. Tam trzeba objechać. Stoi kolega jakiś. Skoro w Polsce jest ten Flixbus i jest go naprawdę coraz więcej, to powinien też dać polskie już tutaj malowania i polską mapy. Naprawdę dużo tego Flixbusa jeździ. Tu nic nie wyjeżdża, tu nic nie jedzie, dobra, jedziemy. O, mamy nawet światełko. Hallo und herzlich willkommen bei Flixbus. Wir freuen uns, dass ihr an Bord seid und wir gemeinsam unser heutiges Reiseziel ansteuern. Bevor wir richtig in Fahrt kommen, hier ein paar Hinweise. So moja kierownica. Die gesetzliche Anschnallpflicht. Bitte schnallt euch deshalb während der gesamten Fahrt in den Sitztaschen. Ciekawe, czy wy to słyszycie. Findet ihr unsere Bordkarte mit weiteren Sicherheitshinweisen und Infos zu unserem Snack- und Getränkeangebot. Eine Toilette befindet sich im hinteren Einstiegsbereich. Wer kostenlos surfen will, wählt sich einfach in unser WLAN-Netz ein. Unser Reisetipp fürs Internet? Schaut doch mal auf unserer Facebook-Page vorbei. Unser Team freut sich riesig über eure Likes und Nachrichten. Sollte euer Akku zur Neige gehen, kein Problem. Viele unserer Sitze sind mit Steckdosen ausgestattet und entsprechend gekennzeichnet. So könnt ihr euer Smartphone die gesamte Fahrt über nutzen. Wenn ihr eure nächste Fahrt auch gleich mobil buchen wollt, holt euch einfach unsere App und profitiert von exklusiven Online-Angeboten. Auf flixbus.de stehen täglich brandaktuell alle Infos und Städteverbindungen für euch bereit. Natürlich wollen wir unseren Service ständig weiter verbessern. Für Feedback zu eurer Fahrt nutzt bitte den Fragebogen, den wir euch per E-Mail zuschicken. Wir danken für eure Aufmerksamkeit und wünschen eine entspannte Fahrt und viel Spaß an Bord bei Flixbus. Hello and welcome to Flixbus. We're glad to have you on board and that we can get you to your favorite destination today. Before we set off, we would like to share some information about the journey. The wearing of seatbelts is compulsory on board the bus. Therefore, please keep your seatbelt fastened throughout the entire journey. In the seat pocket in front of you, you will find our information card containing further safety instructions and details of our snacks and beverages. There's a restroom located in the rear boarding area. If you would like to browse the internet free of charge, simply log on to our onboard Wi-Fi network. If your battery runs out, no problem. Many of our seats are equipped with power outlets, which are marked accordingly. If you would like to book your next journey while you're on the road, simply download our app onto your smartphone so you can take advantage of our many exclusive online discounts. For more information, simply visit flixbus.com or get in touch with us on Facebook. Of course, we're always striving to improve our service. Please use the questionnaire we send you by email to give us feedback about your journey. You can also use it to share your suggestions, ideas and requests. We are always ready to assist. And now, we can finally set off. Thank you for listening. We hope you have a relaxing journey and enjoy traveling with Flixbus. No, ciekawy most. Tu jest 100 na godzinę na tych łukach. Przy setce to ja bym poszedł jak strzała tam prosto. Tu nie ma co patrzeć na to, ile wolno jechać, tylko trzeba patrzeć, ile da się jechać.
kurde, pół trasy prawie przejechałem jak on gadał. Ale powiem wam, że fajne są te zapowiedzi, lubię. Znaczy te zapowiedzi, ta reklama, no to on mówi nam tam, że mamy kibelki i tak dalej, ekstraklasa i te sprawy. Dobra, 70 to będzie chyba dobra prędkość, nie będę szybciej jechał, bo... Tam jakieś chałupki. Szybciej jechać to chyba nie bardzo, bo naprawdę max 80, to tu zakręt na zakręcie, to ja bym dopiero tych ludzi przewiózł. A już i światła. Ale ten Derek. No, do przejechania 20 km jeszcze. No ale z setką na pewno nie będę po tej drodze śmigał, bo tu w tych dziurach to kurde szkoda, po pierwsze wozu, po drugie kurde można wywalić się albo coś zrobić. A tym bardziej, że i światła i wszystko, a oni tu stówką dali, no. Dobra. No chyba widać ten Leverkusen tam. 14 km do celu, to będzie tamto. Zobaczcie na grafikę, jaka grafika jest w lusterkach, a jaka jest przede mną, a mam wszystko na maksa ustawione. Najciekawsze to przy tym wszystkim jest. Chyba, że mi się coś przestawiło. Bo tak też może być. Aha. Ciekawie zrobiona droga. Niedopasowana do siebie na mapie. Tu w ogóle brakuje kawałek drogi. Czyli poczekajcie. Bo prawdopodobnie jak brakuje elementów, ale tam to widać było nie ten, trafika. No tu mam. Pole widzenia, no nie, gamma to mnie nie interesuje, roślinność, rozmycie to tam jeden, nie chcę rozmycia, bo rozmycie to jest paskudne. Ultra. To mi niepotrzebne. Cienie mam, proszę bardzo, no tekstury mam na ultra wszystko. Przegrywanie końcowe. Weźmy to jeszcze na ultra i zastosuj. 4, 3, jedziemy dalej. O kurde, radio, stop. No, radio mi się włączyło. Nic się tu nie zmieniło, suma sumaru. Tylko, że ja mam opóźnienie przez to. Czas się przesunął. Zresztą może i tak był, tylko ja nie zwracałem uwagi. A, tu kurde.
Ale poszedł. A, pierwszy raz będę miał opóźnienie w tej grze. Pierwszy raz. Jedź. To dziecko nie potrafi być cicho, jak bum tarara. A takie warunki drogowe, no nie da się szybciej jechać i koniec, no. No i tak już jesteśmy na miejscu. Tam nie widać, żeby ktoś był, więc można sobie się spokojnie wychylać. Dobra, odblokowałem sobie Leverkusen. Dobra, neutral. Piąteczka. Drzwi można pootwierać. Odblokować bagażniki. Wysiadamy. Oddać im tutaj bagaże. Dobra, już mam wejść do autobusu. Już pozamykajmy. No, pierwszy raz mam spóźnienie. Dobra, i wylogujmy, zobaczmy. Statystyki. No i dobra, jeśli chodzi o ekonomię, to jest very good. Kilometry, tankowanie, kontakt z centralną 01, czy jaki kontakt z centralną? Przecież nie miałem chyba. A może trzeba było się coś. Ale nie, no tutaj. Odwiedzone przystanki jest, nie ma nic. Sprzedane bilety, nic nie sprzedawałem, przewiezienie 10 na 10, obsługa. Zgodnie z harmonogramem, no nie, bo się spóźniłem, no. Delikatnie. Przyjazd, no tylko 5 na 10. Odjazd jest wszystko ok. Kodeks drogowy, no musi być dobrze, bo jeździłem, kurde, przepisowo. No i oba, nie mam tej odległości nigdzie, nie zobaczcie, kurde. Może dlatego, że nie podjeżdżałem za blisko innych pojazdów albo coś. Dobra, to wszystko na dzisiaj. Ja Wam dziękuję za ten odcinek i zapraszam Was na kolejne. Do zobaczenia. Cześć.